Hej, witam na kolejnym takim luźnym, przedświątecznym vlogu. Właśnie wstałam, trochę się ogarnęłam i jadę na spotkanie z psiakiem na pola mokotowskie. To jest pies, który jest bardzo reaktywny do innych psów. Pracujemy nad nim, jest coraz lepiej. I z opiekunami umówiliśmy się na wspólny spacer, gdzie będziemy ćwiczyć, pracować nad tą jego reaktywnością metodą BAT 2.0. To jest metoda opracowana przez Grisię Stewart. Może nie będę wchodziła w szczegóły, jeżeli Was to interesuje, dajcie znać, ale to myślę, że już takie jest bardziej specjalistyczne. Po prostu jadę pracować nad reaktywnością psiaka. Dobra, może Wam nawet coś nagram, zobaczymy. Zobaczcie, dałam Nelly gryzaczka, bo wychodzę i nie powiedziałam, żeby ona weszła do klatki. No tak przećwiczone, że ona sobie tam sama po prostu lubi pójść, jak zostaje sama. Dobra, no to ja uciekam. Hejka, właśnie skończyłyśmy zajęcia z opiekunką psiaka, tego reaktywnego. No i kurczę, no nic nie nagrałam. I często pada taki zarzut, że ja to nie pokazuję, jak pracuję z psami. Ale słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam tego, żeby na takich zajęciach nagle wyciągnąć telefon i coś ponagrywać. Bo, no nie wiem, po pierwsze, na przykład jak tutaj teraz miałam te zajęcia, to wiecie, to nie są, ten pies nie jest jakby w laboratorium, gdzie wszystko jest przeze mnie kontrolowane, tylko my wychodzimy do parku, jesteśmy normalnie jakby w takich normalnych spacerowych okolicznościach i wszystko się może zdarzyć, może podbić pies, może nagle ktoś wyjść z rogu, zza rogu, no i tutaj jak pracujemy z psem reaktywnym, to jeszcze jest duży pies, ten pies waży 30 kilo, więc w razie czego, no to jakby pociągnął, jeszcze jest ślisko, no to zaliczona gleba i wybite zęby, więc naprawdę trzeba mieć oczy dookoła głowy. Poza tym wiecie, tutaj opiekun no płaci mi te zajęcia i co, ja nagle mam sobie nagrywać materiał na media społecznościowe? Jakoś nie gra mi to wszystko. Myślę, że to by miało ręce i nogi, gdybym umówiła się z kimś na zajęcia. Ta osoba by za nie nie płaciła i miałabym pomocnika, który by z boku nagrywał to wszystko. I wtedy jakby to ma sens. Natomiast jak ja tak na co dzień sobie pracuję, to jakoś no, nie widzę tego, żeby to nagrywać. Szczególnie na przykład jak mam konsultację, tą pierwszą konsultację. No wiecie co, naprawdę to jest ogromne przeżycie zwykle dla opiekunów, no bo ludzie się martwią o swoje psy, traktują je jak członków rodziny, jak dzieci bardzo często, no i tutaj jest jakiś problem. Często jest takie też duże poczucie winy ze strony opiekunów, to naprawdę są duże emocje i nieraz mi się zdarzyło, że ktoś mi się popłakał na konsultacji, na tej pierwszej. Więc znowu wyciąganie wtedy telefonu czy jakiegoś aparatu i nagrywanie... No jakoś tak nie bardzo, nie wiem, może to jest moja wina i jakoś logistycznie muszę to ogarnąć, no ale właśnie tak to wygląda, tak mówiąc najprościej, wydaje mi się to po prostu nieprofesjonalne. Dobra, teraz jest plan, żeby pojechać do Auchan, bo chciałabym znaleźć w końcu tą kurtynę świetlną, wydaje mi się, że za mało jest światełek w domu w tej chwili, więc chciałabym coś kupić, bo tam w tych szkółkach Zamojskiego, to widzieliście na poprzednim vlogu, nie udało się nic znaleźć, więc pojedziemy sobie do Auchan i też mam straszną ochotę na pączki z Auchan. Pączki z Auchan to jest życie. Tak mniej więcej raz na 2 miesiące nachodzi mnie ogromna ochota na pączki z Auchan. I jadę sobie wtedy, kupuję 2 pączki i zajadam je do kawy. I właśnie dzisiaj jest ten dzień, więc jedziemy do Auchan. Zobaczcie, kupiłam kotkom taką śmieszną zabawkę. To się przyczepia na przykład do podłogi z piórkami. Zaraz zobaczymy, czy będą zainteresowane. Zobaczcie, udało mi się kupić to, czego szukałam, chociaż nie do końca to jest to, czego szukałam, bo na przykład u moich rodziców są takie światełka, że jest jakby taka siatka
i to jakby przykrywa całe okno, więc właśnie chciałam taką kurtynę, ale coś takiego też może być. Tutaj po prostu są wiszące takie jakby sople, ich długość ma aż 1,35 m, więc będą, no, wyglądały na kształt takiej kurtyny świetlnej i wcale nie były drogie. Słuchajcie, jest sobota i po prostu jest taki tłum w sklepach i na mieście, że to jest jakieś szaleństwo. Ale kupiłam też pączki, więc warto było skoczyć do Auchan. Kupiłam też dla Nelly flądrę, bo jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to porcjowałam jej barfa i właśnie mówiłam, że jakoś tak sama wołowina praktycznie trafiła do tej mieszanki, że tak powiem, więc chciałam jej troszeczkę urozmaicić, żeby jednak ta ryba była. Pamiętajcie, że jak karmimy psa, czy to barfem, czy nie barfem, to warto jest urozmaicać, żeby po prostu pies nie był na takiej monodiecie, bo to bardzo często prowadzi do alergii pokarmowych, więc trzeba jak najbardziej urozmaicać. I kupiłam jeszcze Nelly te jajeczka przepiórcze, bo Nela nie je kurczaka, więc i jaj kurzych jej nie podaje, więc szukamy sobie innych jajek, no i przepiórcze są najlepiej dostępne, ona je bardzo lubi, super je toleruje, więc jeszcze jej właśnie kupiłam takie jajeczka. Przed chwilą wyświetlił mi się na YouTubie w proponowanych film Cesara Milana i tak czasami mi piszecie gdzieś tam w komentarzach pod tymi filmami, gdzie właśnie omawiam jego metody, że on się zmienił i tak dalej, no i właśnie wyświetlił mi się jakiś nowy jego film i nagle słyszę, on coś mówi o dystansie społecznym. Już tak mi się aż głupio zrobiło, że kurczę, on rzeczywiście chyba się zmienił, skoro mówi o dystansie społecznym i jakie to jest ważne, jeżeli mamy psa reaktywnego, takiego, który wyskakuje do innych psów na smyczy. No i tak oglądam dalej, co on tam będzie mówił i ja się załamałam. On tam tego psa trzyma w ogóle chyba na jakimś takim dławiku, już nie przyglądałam się, co to tam było. Ten dystans to był... To nie był w ogóle odpowiedni dystans. On tam w ogóle szarpał tego psa, znowu robił takie ksz, ksz, i jakieś tam korekty i właśnie mówił cały czas o tej energii i tak dalej, więc po prostu znowu jakby jest to samo, czyli on wplata takie rzeczy, że gdzieś tam z wierzchu może się wydawać, że rzeczywiście się zmienił, ale kurczę, dalej to jest to samo niestety. No i się zastanawiam, czy nagrać właśnie kolejny odcinek, gdzie omawiam jego metody. No i z jednej strony chciałabym to zrobić, żeby po prostu, no w takich celach edukacyjnych, żeby po prostu omówić i wytłumaczyć, jak szkodliwe są te metody, które on stosuje. No bo ktoś sobie obejrzy w telewizji właśnie super takiego behawiorysty i będzie potem próbował to robić ze swoim psem i może nie mieć świadomości, że to nie są dobre metody. Więc to po prostu chodzi o takie cele edukacyjne, ale z drugiej strony, ja po odcinkach, gdzie omawiam Cesara Milana, mam tyle takich hejterskich komentarzy, że mi się po prostu odechciewa. Więc z jednej strony wiem, że to są ważne treści, ale z drugiej strony nie chce mi się tego nagrywać, bo po prostu wiem, że potem znowu oberwę. Więc dlatego te odcinki z Milanem są tak rzadko. Na razie zapiszę sobie po prostu link do tego filmiku, który mi się wyświetlił i zobaczymy. Może coś nagram na ten temat. A teraz lecę jeść śniadanie. No, dwóch pączków nie zjadłam. Będzie dla Marcina albo na później, a teraz Nela. Chyba czas się przejść trochę. No, zbieramy się do wyjścia. Idziemy sobie na spacerek. No tak, ubieraj się, Nela. Wyszłam sobie z Nelą na Polka, jak ja to mówię. Tylko kurczę, jest godzina 15 i już się robi ciemno. Zobaczcie, właśnie do nas przyjechał psi bufet. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście o psim bufecie, to jest to coś na kształt psiego cateringu. O, super, miła karteczka, wesołych psiąt. Super. I teraz tak, te karmy przyjeżdżają zamrożone, więc jak widzicie, tutaj jest trochę izolacji, ale nie ma w tym wszystkim plastiku ani styropianu, więc fajnie, więc to jest taka izolacja z kartoniku i kocyk termiczny.
I tak wygląda karma z psiego bufetu. To przychodzi zamrożone w takiej saszetce. Ja tu mam akurat małe opakowanie, to jest chyba 125 gram. Największe paczuszki, bo to zależy jakiej wielkości macie psa. Największe paczuszki to są chyba pół kilo. Tu mam taką małą paczkę, to jest paczka PR-owa, po prostu żeby pokazać Wam, co to jest ten psi bufet i o co chodzi. Więc tak, tutaj mam wołowe love. Generalnie smaki w psim bufecie są cztery. Jest wersja z wołowiną, indykiem, kurczakiem lub jagnięciną. Nela je dwa z tych smaków, właśnie wołowe love i jagnię wcina. Tutaj zobaczcie, mam drugi smak i to są dwa smaki, które je Nela. Teraz pokażę Wam skład. Mam nadzieję, że tutaj ostrość dobrze złapał aparat. Więc tak, to jest jagnięcina 52%, w tym na pierwszym miejscu zobaczcie mięso, więc super, mięso jagnięce. Dalej wątróbka, serca, ozory jagnięce i dalej mamy marchewkę, bataty, jabłko, dynia, groszek, soczewica, no i dalej już dodatki. Olej rzepakowy, preparaty mineralno-witaminowe, siemielniane, tymianek, pietruszka. Jest opis jak przechowywać, ale też zobaczcie, dalej są wszystkie dodatki, bo często dostaję pytania, czy te karmy trzeba jeszcze suplementować, więc odpowiedź jest nie. Tutaj w tej karmie już jest wszystko. To jest już w pełni zbilansowane, więc nic więcej nie trzeba podawać. No i teraz pytanie, czy to jest surowe, czy to jest konserwa, o co w ogóle chodzi? Słuchajcie, psi bufet to są karmy gotowane. Często też dostaję pytanie, jak przechowywać ten psi bufet, więc tak, słuchajcie, to jest bardzo proste. Porcje na 7 dni chowacie do lodówki, a pozostałe porcje do zamrażarki. I po prostu jak Wam się skończą te porcje z tych 7 dni, wyciągacie to, co było w zamrażarce i tyle. Psiakowi podajemy oczywiście rozmrożoną tą karmę, można nawet lekko podgrzać, no ale generalnie najlepiej jest, jeżeli jest po prostu w temperaturze pokojowej. Można podgrzewać szczególnie wtedy, gdy pies jest bardzo wybredny, chociaż słuchajcie, te karmy są, ja nie znam psa, któremu by to nie smakowało, więc to jest świetny pomysł, jeżeli macie psiaka bardzo wybrednego, to właśnie koniecznie spróbujcie psiego bufetu, a jeżeli jest taki naprawdę bardzo, bardzo wybredny, że zupełnie nic nie chce jeść, to spróbujcie tego i jeszcze podgrzejcie przed podaniem. To myślę, że naprawdę myślę, że wtedy nawet najbardziej wybredny pies skusi się na to jedzonko. I teraz słuchajcie, do 21 grudnia obowiązuje niższa cena na pierwsze zamówienie. Z kodem, który Wam się wyświetli, dostaniecie minus 40% na pierwsze zamówienie z psiego bufetu, a jeżeli będziecie chcieli kontynuować, to na drugie zamówienie będziecie mieć 20% rabatu. No więc jeżeli chcecie skorzystać, spróbować, to warto zrobić to teraz, właśnie jak jest ta większa zniżka. Panie! Słuchajcie, szykuję sobie kąpiel i Nela wskoczyła. Nelson, ty chcesz kąpiel? No słuchaj, możemy ci zrobić w sumie, dawno cię nie myłam. Proszę bardzo, na życzenie w takim razie. Słuchajcie, skoczyłam na chwilę po szampon. I jeszcze Franek się tam wpakował. Nie no, Saigon. Nelcia już umyta, ja też już po kąpieli. I teraz dla Neli użyję takiej odżywki w sprayu. I to jest z firmy Positive Care. Popsikam ją, a potem rozprowadzę szczotką. Mam jeszcze tutaj dwa takie tajemnicze produkty. One na razie są dopiero w fazie testów, dlatego jeszcze nie ma etykiety i one nie są w sprzedaży. Ale to też są właśnie kosmetyki z Positive Care i tutaj w tej brązowej buteleczce to jest olejek do sierści, czyli kilka kropel na dłoń i rozcieramy po prostu po sierści i na przykład sierść Nelly to aż tak wiecie, tak wchłania, aż tak ciągnie ten olej, bo ona ma taką grubą i taką dosyć sztywną, suchą tą sierść, więc olejek super, a tutaj taki sztywcik, już Wam pokażę. O, tutaj niestety jest trochę kłaków, ale to jest taki sztyft na przebarwienia dla białych psów. No i właśnie to będziemy używać na łokciu, bo niestety Nelly łokieć jeden w tej chwili wygląda bardzo brzydko po prostu. Jest taki przebarwiony, więc tutaj na to miejsce nakładam ten sztyft. No dobra, Nela, to dalsze spa teraz. Zobaczcie, tutaj jest ta koperta, którą Wam ostatnio pokazywałam, więc sobie tak wisi, a tam siedzi sobie Nela. Tak, tutaj koty mają powieszone takie światełka jakby w woreczkach i się czasami tym interesują. A tutaj zobaczcie, moja kurtyna świetlna. No, właśnie powiesiłam. Chyba może być, co?
jeszcze sobie tak z Wami siądę i chwilę porozmawiam, bo miałam ostatnio bardzo nieprzyjemną sytuację na spacerze, a chyba na kanale nigdy nie mówiłam, jak sobie radzić z podbiegaczami. No właśnie, więc może tak, jak to u nas wyglądało? Wracałyśmy sobie z Nelą ze spaceru, już wychodziłyśmy właśnie z takich spokojnych okolic, no ale zbliżałyśmy się już do miejsca, gdzie jeżdżą auta, więc zapijam ją na smycz. No i widzę, że na wprost idzie jakaś pani z wózkiem, z dzieckiem i obok pies. No, ale okej, no miniemy się i po prostu i wszystko będzie okej. Ale patrzę, ten pies jest bez smyczy. Nela była już na smyczy, tamten był bez smyczy. No ale dobra, to sobie myślę, w takim razie pewnie jest pod kontrolą, tak? No ale się okazało, że nie bardzo. Ten pies, jak tylko nas zobaczył, po prostu na nas ruszył. Biegł na wprost nas, zaczął nas oszczekiwać. No i teraz, co zrobić? Ja nie miałam najmniejszej ochoty, żeby pies, który wykazuje tak silne zachowania agresywne, miał kontakt z moją Nelą, więc do tego kontaktu nie dopuściłam. Ale czy nie zawsze dopuszczać do kontaktu z podbiegaczami, to jeszcze sobie do tego dojdziemy. Tutaj mówię konkretnie o tej sytuacji, gdzie pies wykazywał wyraźne zachowanie agresywne, bo on podbiegał na wprost, był taki napięty, nabuzowany i intensywnie nas oszczekiwał. No i teraz tak, ja właśnie nie chciałam tego kontaktu między tym obcym nam zupełnie psem a Nelą, więc co zrobiłam? Stałam się taką tarczą dla mojego psa. Nelę maksymalnie skróciłam i wzięłam ją za siebie, a ja stanęłam na wprost tego drugiego psa. I jeżeli my stajemy pomiędzy psami, na wprost tego obcego psa, który chce do nas podejść, to jest taki jasny sygnał dla niego, że weź spadaj stąd. Generalnie najłatwiej jest to zrobić, jak się jest w dwie osoby, czyli takie rozdzielenie ciałem. Jest sobie super zrobić, kiedy jesteście we dwójkę na spacerze, dwie osoby plus pies i podbiega do Was jakiś pies, z którym nie chcecie, żeby Wasz psiak miał kontakt, no to wtedy jedna osoba odchodzi sobie w drugą stronę z psem, a druga osoba staje właśnie między Waszym psem i tą osobą, która sobie tam odeszła, a psem podbiegaczem i dosłownie myślę, że tak 80% psów takich podbiegających na taką reakcję opiekunów zareaguje, że tak spojrzy, odpuści i odejdzie i macie z głowy takiego psa. No natomiast jak jest się samemu, no to jest trudniej, bo musimy jednocześnie jakby stanąć tak na wprost tego drugiego psa, a z drugiej strony mamy tego naszego. No i większość psów jednak próbuje wyjść do przodu i jakby przejąć kontrolę nad tą sytuacją, a ja jak mówię, nie chciałam, żeby Nela miała kontakt z tym psem, więc nie pozwoliłam na to i właśnie trzymałam ją bardzo krótko tuż za mną, bo w momencie, kiedy bym jej rozciągnęła smycz, nie wiem, nawet na 2 metry, to ona od razu by mnie minęła i jakby nic by było z tej mojej tarczy, więc bardzo króciutko ją trzymałam z tyłu i nie pozwalałam jej wyjść do tego psa. No i teraz tak, z jednej strony krzyczę do tamtej pani, że proszę zabrać psa, proszę zabrać psa. Ona zaczęła wołać i wołać tego psa, tak za bardzo to się nie przejęła. Dopiero jak któryś kolejny raz powiedziałam, proszę zabrać psa, właściwie to krzyknęłam, bo ona była bardzo daleko, ten pies z bardzo dużej odległości do nas przybiegł. No to go woła i woła, ale on w ogóle na to nie reagował. I w momencie, kiedy właśnie ja zrobiłam ten ruch, że wzięłam swojego psa za siebie i stanęłam na wprost, tak dosyć mocno, taką wiecie, miałam zdecydowaną postawę ciała, stanęłam na wprost tego obcego psa, to on tak się zatrzymał. I w momencie, kiedy opiekunka by miała żwawsze ruchy i może by na przykład nie miała też tego dziecka tam w wózku, to by był moment, żeby ona podeszła do tego psa, zabrała i by było po sprawie. Ale ona była hen daleko, właśnie jeszcze to dziecko w wózku, ona tylko próbowała przywoływać tego psa, więc ten pies się zatrzymał, ale ta opiekunka była bardzo daleko i ten pies tak zaczął jednak próbować coraz bliżej podchodzić. I wiecie, próbował trochę z lewej, no to ja się odwracam i cały czas na wprost do niego. Nie było tak łatwo go spławić. Potem on próbował z drugiej, no to ja też starałam się odwracać tak, żeby być do niego na wprost. No słuchajcie, mi się wydawało, że to trwa wieczność. Nela z tyłu utrzymywała spokój. Czasami chciała wybiec, ale po prostu ją przytrzymywałam, bo wiedziałam, że z tej interakcji nie będzie nic dobrego i jakby bez sensu, żeby miała kontakt z takim psiakiem. No i jak to już tak trwało, i trwało,
i ten pies zaczął do nas podchodzić coraz bliżej, to słuchajcie, on się cały najeżył. On się najeżył od karku do ogona, więc no takie wyraźne zachowania agresywne, a ta pani jak w końcu do nas podbiegła, to powiedziała spokojnie, spokojnie, on nie ugryzie. No koniec końców wzięła tego psa, po prostu podeszła, za szelki go wzięła i odciągnęła. No i ta moja strategia, którą przyjęłam, podziałała, tak? Nie doszło do kontaktu między tymi dwoma psami, ten pies cały czas trzymał się na dystans. Tak jak mówię, na początku on się zatrzymał jakiś większy kawałek od nas, jak ja tak stanęłam. On odczytał dobrze ten, znaczy dobrze, chwilowo odczytał dobrze ten komunikat, on stanął od nas jakieś 20 metrów i stał i dalej szczekał, no ale w ogóle nie reagował na wołanie opiekunki. I dopiero potem zmniejszał ten dystans i potem już ten dystans był coraz mniejszy, zanim ta opiekunka zdążyła przejść. Na koniec ten pies był od nas jakieś 4 metry, coś takiego. No ale w efekcie nie podszedł, tak? Nie miał kontaktu z moją Nelą. Byłam z siebie bardzo dumna, byłam bardzo dumna z Neli, bo w momencie, kiedy pani odciągnęła tamtego psa, ona w ogóle miała wywalone. Ona w ogóle się nie przejęła tą sytuacją. Nawet się tak, wiecie, nie otrząsnęła, tak jak zwykle psy się otrzepują po jakiejś stresującej sytuacji, to ona nawet nie. Też często tak jest, że jak ona się czymś zestresuje, to właśnie się otrzepuje i nagle jest taka nerwowa, pobudzona, a tutaj w ogóle nic, więc widać, że super na nią zadziałała ta moja tarcza, że ja byłam jej taką ostoją tego bezpieczeństwa i ja wzięłam kontrolę nad tą sytuacją. I myślę, że to była dobra decyzja, że nie pozwoliłam im się powąchać, przywitać czy cokolwiek. No bo jak mówię, ten pies już miał potem strasznie najeżony kark, cały grzbiet, dalej szczekał, dalej był taki napięty, próbował podchodzić. No wyraźnie to były komunikaty agresywne, więc zdecydowanie lepiej było to przerwać, niż puścić psa i zobaczyć, co się będzie działo. Więc właśnie to jest bardzo dobry sposób i nie trzeba obcego psa uczyć, żeby on to odczytywał, czyli taka nasza mocna postawa ciała, stoimy mocno, wiecie, na dwóch nogach, patrzymy się nawet na wprost tego drugiego psa, a nasz pies jest z tyłu, czyli takie wyraźne rozdzielenie ciałem. W większości wypadków spowoduje właśnie, że ten obcy pies nie podejdzie, albo dużo psów wręcz się zatrzymuje i po prostu samo odchodzi. Najczęściej tak jest, no ten był trochę bardziej uparty, więc właśnie można to zrobić samemu, tylko wtedy jest trudniej, bo musimy tutaj trzymać psa i pilnować, żeby on nie wyszedł. Jeżeli jesteście w dwie osoby, jedna osoba odchodzi, a druga sobie staje między tym podbiegaczem a waszym psem. I właśnie często jak mam takie zajęcia jak dzisiaj, że sobie robimy zajęcia na polach mokotowskich, gdzie tam są psy różne, jest dużo psów bez smyczy, zdarza się, że jakieś podbiegają, no to właśnie ja wtedy zawsze jestem taką tarczą dla tego psa mojego klienta. Zawsze mówię, to wy się wycofajcie, ja go zatrzymam, staję po prostu między psem, z którym ćwiczymy, jego opiekunem, a tym podbiegaczem i naprawdę w większości przypadków te psy po prostu rezygnują, bo to nie chodzi o to, żeby krzyczeć na te psy, żeby je kopać, nie wiadomo co, nie. Wystarczy po prostu stanąć i stać. I tyle. Można się jeszcze patrzeć na tego psa, żeby to było takie trochę mocniejsze, bo jednak patrzenie się no jest grożące, takie prosto w oczy. No ale tutaj mówię, nie ma żadnych krzyków, bicia, kopania, jakiegoś straszenia, uciekaj, tylko po prostu stoicie. I mnóstwo, no większość psów to odczytuje i po prostu sobie idzie. Więc to jest bardzo dobry sposób, ale czy zawsze tak się bronić przed tymi podbiegaczami? Wiecie co, wszystko zależy od sytuacji, ale jeżeli sobie spacerujemy właśnie na przykład w parku, nasz pies nie jest w trakcie terapii żadnej behawioralnej i podbiega do nas jakiś inny pies, no to możemy mieć jakieś tam zaufanie, że jak ktoś już puszcza psa luzem w parku, gdzie są ludzie, inne psy, no to chyba ma tego psa pod kontrolą, albo ten pies jest po prostu bardzo fajnie społecznie nastawiony. No i wtedy takie spotkanie wcale nie musi być jakieś tragiczne. Generalnie ja jestem zwolenniczką tego, żeby pies miał swoich psich kumpli, żeby był czas na takie społeczne psie kontakty, jakiś wspólny spacer z psim kumplem, po prostu żeby był na to czas i miejsce i żeby wszystko odbywało się po prostu pod kontrolą, w kontrolowanych warunkach z psami, które znamy. A takie podchodzenie, witanie się z obcymi psami, no ja jestem przeciwna, ale właśnie, jeżeli chodzi o tych podbiegaczy, no to jak już się zdarza taka sytuacja, to właśnie możemy mieć troszeczkę zaufania do tego, że skoro ten pies już biega luzem, no to chyba jest w porządku. Wiadomo, można trafić różnie i trzeba po prostu kierować się zasadą ograniczonego zaufania. No to co zrobić, jak już jakiś podbiegacz podbiegnie i no jednak chcemy pozwolić na ten kontakt, bo właśnie stwierdzamy, że ten pies wydaje się być ok, tak
taki społecznie nastawiony, nie jest agresywny i wydaje nam się, że wszystko powinno być w porządku. No to jakby z założenia, skoro to jest pies podbiegający, no to najprawdopodobniej jest luzem. No i wtedy, w takiej sytuacji, musimy wyrównać trochę szanse obu psów, czyli jeżeli nasz pies jest na smyczy, to musimy mu maksymalnie poluzować tą smycz. Czyli tak jakby udawać, że tej smyczy nie ma i iść za naszym psem i tak manewrować tą smyczą, żeby nie było żadnego napięcia. I też jak dwa psy do siebie podchodzą i się zaczynają obwąchiwać, to one robią przy tym taki obrót, bo się wąchają od nosków do ogona, przy tym robią obrót. I jeżeli będziemy stać w miejscu i trzymać tą smycz, a one będą się kręciły, no to ta smycz się zacznie plątać między łapkami i wtedy może być awantura. Więc po pierwsze maksymalnie luzujemy psu smycz, staramy się tak jakby udawać, że ma pełen luz i tej smyczy tak naprawdę nie ma. Unosimy smycz wysoko, też dobrze, żeby pies miał przypiętą smycz do szelek, czyli tutaj na grzbiecie. I chodzimy dookoła za tym naszym psem, żeby właśnie ta smyczka się nie zaplątała. No więc to są sposoby, jak sobie radzić z podbiegaczami. No pierwsza kluczowa rzecz to jest, żeby mniej więcej wyczuć intencje tego drugiego psa. Dobra, trochę się tutaj rozgadałam. Na dzisiaj tyle i do zobaczenia w kolejnym świątecznym vlogu, mam nadzieję. Pa!